Broń Boże, w drugą niedzielę zwykłą. Nasze poznanie Boga nie dzieje się natychmiast. Dojrzewamy do Niego stopniowo. Dzień po dniu odkrywamy Jego miłość. Gdyby to nastąpiło w jednej chwili, nie dalibyśmy rady jej udźwignąć. Bóg daje nam siebie codziennie, by właśnie każdy dzień był jak otwieranie kalendarza adwentowego z czekoladkami, napełnieniem się i uradowaniem Jego obecnością. By jednak poznać, odkryć Boga, muszę być też do tego przygotowany. Mieć w sobie taki czysty fragment serca, który pozwoli mi się zbliżyć. Jezusa poznajemy i uczymy się w sposób ciągły, permanentny. I nigdy nie możemy powiedzieć, że poznaliśmy Go dogłębnie. Jan Chrzciciel uczy się tego wszystkiego na własnej skórze. Trwając w życiu Bożym, poprzez swoją ascezę rozpoznaje Boga. Chyba w myśl zasady swój swego rozpoznaje. Za tym poznaniem jednak idzie świadectwo, które brzmi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zostaliśmy oczyszczeni przez chrzest, żeby zobaczyć Boga. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy dary Ducha Świętego, by Boga rozpoznawać jeszcze doskonalej. A życie to wszystko nam przywaliło, że coraz trudniej nam rozpoznać Boga w drugim człowieku. Zwyczajnie brakuje nam tego zjednoczenia, które pozwala słuchać Boga tak jak Ojca, tak jak dziecko słucha rodziców. Ono jest możliwe, ale z każdym dniem coraz trudniejsze. Chrystus jest barankiem, który gładzi grzech świata, który został poświęcony, aby dać nam łaskę. Chcąc żyć w tej łasce, musimy walczyć przeciw grzechowi i znienawidzić go. Naszym dążeniem powinno być osiągnięcie stanu pięknej duszy, którego nie da się porównać z żadnym skarbem. Świętość w naszym odczuciu jest czymś nieskazitelnym, idealnym, przejrzystym. Jakby ten, kto zyskał miano świętego, był pozbawiony wszystkiego, co ludzkie. Ale to są ludzie z krwi i kości, którzy po prostu zwycięsko wyszli z opresji swoich słabości. Oni rozpoznali źródło, z którego mogą zaczerpnąć taką moc, która pozwoli im się wznieść na wyżyny. Mówiąc prościej, zaczęli przykładać się do swojego życia w taki sposób, by było ono najlepsze i niepowtarzalne. Przecież gramy tę rolę, życie, tylko jeden raz i nie ma do niej próby generalnej. Każdy nasz dzień jest premierą. Każdy nasz popełniony błąd wpływa na dalsze akty. Powracanie myślą do naszego chrztu jest dobrym tropem w drodze do świętości. W życiu nie mamy oglądać się na innych, że coś im lepiej wychodzi albo łatwiej im się żyje. Nie ma co sobie odpuszczać, ale dawać z siebie wszystko. Takie podejście uczy nas pokory, która jest jednym z głównych składników stawania się świętym. Chcąc zachować równowagę, musimy wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, ale i musimy też mieć świadomość, gdzie jest nasz słaby punkt. Kiedy uświadomimy sobie, że coś robimy tylko na pół gwizdka, to sprawia, że nasza wiara w powodzenie maleje. Nasze zaufanie Bogu spada. A przecież chodzi właśnie o tą relację miłości z Bogiem. Jaka w tym jest moja teologia Jezusa? Co myślę, gdy kapłan, ukazując hostię, mówi: błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka? Co ja wtedy odczuwam, gdy bijąc się w pierś mówię: Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a zostanie uzdrowiona dusza moja? Zapewne mało kto zwrócił uwagę, że Jan nie mówi o grzechach, czyli o wielu, ale on wspomina tylko jeden grzech – grzech niewiary. Zarzuca ją swoim współziomkom. Wiemy jednak, że Biblia jest tekstem ponadczasowym, więc ten grzech niewiary dotyczy także nas. Ten jeden grzech to jakby wspólny mianownik wszystkich naszych grzechów. Kiedy słabnie więź z Bogiem, słabnie wiara. Niestety zanika także poczucie grzechu. Jeżeli nie ma Boga, to nie ma również grzechu, a więc wszystko wolno. Tylko że ta wolność bardzo szybko obraca się przeciw człowiekowi. Pozorna wolność w wybieraniu zła staje się rzeczywistym zniewoleniem. Święty Jan w swoim liście napisał: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. I kółko się zamyka. Podnosimy się i upadamy. Jezus nieustannie jest gotowy gładzić nasze grzechy, ale my musimy je uznać, przyznać się do nich. Często wiele chcielibyśmy zmienić, poprawić w naszym życiu, ale doświadczamy własnej bezradności i bezsilności. I dlatego dziś Chrystus przychodzi do nas i kolejny raz przypomina, krzyczy wręcz sobą, że On już wszystko pokonał. Jedyne, co nam pozostało do zrobienia, to pokonanie strachu, by podejść do Boga, który chce zmieniać nasze życie,
chce uwalniać nas od grzechu, aby w Jego miejsce wlewała się łaska. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku. Dziś być chrześcijaninem to znaczy tylko jedno. Być tym, przez którego Chrystus chce przyjść na świat. Do zobaczenia z Panem Bogiem.